Witam Was w Akademii. Chciałabym dziś pokazać, jak szybko korzystając z App Business One i aplikacji z Puma możemy przejść przez proces opisu i autoryzacji faktury zakupu, aż po jej zaksięgowanie. Bardzo często dużym problemem w firmie są przeterminowane faktury zakupu i wydłużający się czas od momentu przyjścia faktury zakupu drogą pocztową, aż do momentu przysłania jej do odpowiedniej osoby odpowiedzialnej za zakup, opisu tej faktury, akceptacji kosztu przez osobę uprawnioną, np. członka zarządu, przesłania jej do księgowości, a po kolejnej weryfikacji przygotowania jej do zaksięgowania i do zapłaty. W SOP Business One wszystko robi się dużo krócej, koszty księgowane są automatycznie na odpowiednie konta, a cały proces opisu i akceptacji faktury dokonywany jest elektronicznie, a więc wygodniej i szybko. Dodatkowo elektroniczny obraz faktury jest dostępny dla wszystkich użytkowników zarówno z poziomu systemu SAP Business One, jak i przez WW. Zobaczmy zatem, jak to działa. Do sekretariatu pocztą trafia faktura. Jest to faktura za kartę Multisport uprawniająca pracowników do wejścia na obiekty sportowe, a więc pakiet socjalny od firmy. Sekretariat robi skan i wrzuca go do SPUM. Wybiorę teraz z dysku odpowiedni plik. Faktura zostanie przepuszczona przez OCR, czyli inteligentny system rozpoznawania tekstu. Dzięki temu część danych zaczyta się i uzupełni automatycznie. Już po chwili sekretariat będzie mógł dokonać wstępnego opisu dokumentu. Dokument z katalogu rozpoznawany trafił do katalogu do sprawdzenia. OCR odczytał numer dokumentu, rozpoznał, że jest to faktura. Możemy dodać własny opis. Wprowadzić prawidłową datę. Pracownik sekretariatu wysyła też dokument do akceptacji zgodnie z wybraną ścieżką autoryzacji. Oczywiście wcześniej zdefiniowaną. Osoba odpowiedzialna za akceptację tego dokumentu otrzyma informację drogą mailową. Wysyłamy pobieg. Faktura trafiła do osoby, która może ją zaakceptować lub odrzucić. Jeśli uzna, że wszystko jest OK, rejestruje dokument w systemie SAP Business One, tworząc zamówienie zakupu. Dlaczego zamówienie zakupu? Ponieważ jest to dokument wstępny, na którego etapie przygotowujemy sobie wszystkie dane wraz z automatycznym przypisaniem kosztów do odpowiednich kont w celach analitycznych. W bardzo szybki sposób to zamówienie zakupu księgowość przekształci w systemową fakturę zakupu i zaksięguje ją zaledwie w kilka sekund. W celu przygotowania zamówienia zakupu klikam w zakładkę Zakup, a następnie z listy wybieram Zamówienie zakupu. Otwiera się okno zamówienia. Teraz przejdę w tryb wyszukiwania, klikając w ikonę lornetki. Ponieważ jest to faktura, która trafia do firmy regularnie co miesiąc, możemy wykorzystać jedno z poprzednich zamówień zakupu. Chcę odszukać teraz ostatnie zamówienie zakupu tego dostawcy. Zawężę sobie zatem obszar wyszukiwania, wybierając rok i wybierając partnera handlowego. Rok 2014, wystarczy fragment nazw dostawcy. Wyświetliła się lista zamówień, które oczywiście mogę sobie posortować, na przykład po dacie. Mnie interesuje zamówienie z poprzedniego miesiąca, wyświetliła się tutaj lista tylko tych zamówień z 2014 roku. Interesuje mnie to ostatnie z marca. Proszę zwrócić uwagę, że chociaż nasza faktura miała tylko 4 pozycje, zamówienie rozbite jest na znacznie więcej linii. To związane jest z rozdzieleniem kosztów na poszczególnych pracowników, których ten koszt dotyczy. Mamy tutaj kolumnę reguły rozdziału. W dodatku każdy z nich podzielony jest na różne stawki VAT i 8 i 23%. Dlatego ponowne odtworzenie i przygotowanie takiego dokumentu trwałoby znacznie dłużej. A ja mogę wykorzystać raz wykonaną pracę i skopiować to w kolejnym miesiącu do nowego dokumentu. I robię to właśnie za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl-D, który duplikuje mi cały dokument wraz z zawartością. Oczywiście jeśli są konieczne poprawki, na przykład dodanie lub usunięcie linii, szybko mogę to zrobić. Mogę poprawić każdą z tych pozycji. Na przykład edytując kwoty. Uzupełniam teraz dostawcę.
wpisuję właściwą datę księgowania, termin płatności, aktualny numer faktury zakupu, dodam załącznik w postaci faktury ze SPUMY. W tym celu klikam prawym przyciskiem myszy na oknie zamówienia zakupu i wybieram opcję Zarządzaj załącznikami. Przypnij, aktualizuj. I teraz pod prawym przyciskiem będę miała załącznik, dzięki czemu nie tylko ja, ale i inni użytkownicy zawsze będą mogli podejrzeć obraz dokumentu bezpośrednio z SAP, ale też przez stronę Google oczywiście, sprawdzić, kto autoryzował dokument, wydrukować go lub zapisać na dysku. Dostęp do wszystkich danych. Proszę zobaczyć ścieżkę autoryzacji. Wiemy, kto zautoryzował, możliwość drukowania, podglądu dla każdego uprawnionego użytkownika. Teraz dodam cały dokument i zamówienie zakupu gotowe. Teraz księgowość błyskawicznie na podstawie przygotowanego przeze mnie zamówienia, bez konieczności dopytywania w różnych działach, czego koszt dotyczy, kto to zamawiał, komu przypisać koszty, może automatycznie za pomocą opcji kopiuj do, która jest tutaj w prawym dolnym rogu, skopiować cały dokument do faktury zakupu. I oczywiście zatwierdzić. W uwagach zawsze będzie informacja, co jest dokumentem bazowym. Wprowadzę datę księgowania, i w zakładce księgowość wprowadzę datę VAT, a teraz dodam. Faktura gotowa. Podsumowując, faktura, która dotarła do sekretariatu tradycyjnie pocztą, została szybko przesłana do opisu i akceptacji dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów SPUMA, następnie zatwierdzona i przygotowana dla księgowości pod względem rozdziału kosztów, a następnie przez księgowość bardzo szybko zaakceptowana i utworzona faktura zakupów SAP Business One. Co więcej, każdy uprawniony użytkownik będzie miał dostęp do obrazu faktur bezpośrednio z SAP, jak i przez przeglądarkę internetową. Z SAP Business One wszyscy w firmie oszczędzamy czas. Zapraszam do obejrzenia innych filmów z cyklu Altab Akademia. Dziękuję za uwagę.